Ej! Wypowiesz się? Ja się nie wypowiadam. A na jaki temat chcesz się dowiedzieć? Sprawie... Z jakiej prasy jesteś? Nie, nie zależy. Z tej dobrej. Z tej po dobrej, nie zależy. Czyli z tej, co mówi prawdę. Z tej, która jest wszędzie, tam, gdzie powinna być. Tak. Ja się cię zapytam, jak ci się podoba protest. Jak mi się podoba protest? Mało nas. No to dlatego, że zimno, nie? I kurczę, nie wszyscy przychodzą. Dużo też jest, wiesz, to jest czas przedświąteczny, także dużo osób też już ma jakieś tam zamysły swoje te... Świętami Bożego Narodzenia, Sylwestra. Dokładnie, dokładnie, to wszystkie sprawy takie. Jeszcze będą inne. Jeszcze ludzie się nie obudzili, także wiesz, no już widziałem wczoraj, że... Po hasłach 1 marca, że mają być do 1 marca, że mają być szczepione służby i tak dalej i nauczyciele i tak dalej. Też widziałem, że coraz więcej ludzi, nawet u mnie w znajomych też dużo, wiesz, no, krzyczało, także myślę, że zaczną się podnosić powoli. Wiadomo, teraz jest zima, tak? Ludzie tak nie będą wychodzić, jak wychodzili, a to źle, no, to błąd. Powinniśmy przychodzić wszyscy, tak jak wszystkie inne kraje wstają, bo nie chcą segregacji, a my cały czas siedzimy na dupach. No, czyli wiesz, ja ci to tak powiem, że i tak, to jest to tak, że oni chodzą na tych demonstracjach w maskach i to jest głównie lewacy, demonstrują przeciwko maskom i to jest trochę takie hipokrytyczne. Mówię tam na zachodzie, nie wiem jak we Włoszech, ale słyszałem, że tak jest. We Francji na pewno. No jest. Jest hipokryzja tam takich ruchów. Generalnie wiesz, jeżeli sobie pozwolimy na to, tak jak wiesz, Niemcy, czy tak jak Ukraina, no to będzie źle, no. Zresztą widać, jak na przykład Iwan pojechał tam do mamy i nagrał się, że tam naprawdę mało ludzi chodzi w maskach, nie ma jakichś restrykcji, nikt nie wymaga. W Rosji, no. Nikt nie wymaga szczepionek. No, tak, oprócz tego są jakieś tam rejony. No to wiadomo, że są, wiadomo, bo oni tak... To jest takie gotowanie żaby. Dadzą nam trochę wolności, za chwilę ukrócą to wolność i znowu dadzą trochę wolności, ale tak naprawdę wszyscy myślą, że jest już super, że wracamy do normalności. Nie wrócimy do normalności. Nie ma takiej możliwości, jeżeli ludzie nie powstaną, jeżeli się nie zorganizują, to... Ale co... A jeśli zobacz tak naprawdę, ile jest tej masonerii, tego wszystkiego. To jest mała klika tak naprawdę w stosunku do ludzi na świecie. Jeżeli by tak naprawdę wszyscy się podnieśli, wszyscy się ogarnęli, to byśmy, wiesz, mogli wyjechać ze wszystkimi tak naprawdę. A co ty sądzisz? U nas od Polski. Ale co właśnie, a co sądzisz o tym, że połowa Polaków się nie zaszczepiło i większość Polaków jest przeciwko restrykcjom, nawet dla niezaszczepionych. Nie, no tak, no bo to wiesz, to prowadzi do tego, co było już lata temu. Kto nie zna historii, no to będzie ją powtarzał jeszcze raz. A co sądzisz właśnie o tym, że głównie to przeciwnicy segregacji sanitarnej, to przeciwnicy segregacji sanitarnej, to jest głównie u nas prawica? Ja ci powiem tak, ja jeżeli chodzi o prawicę, lewicę i tak dalej, dla mnie wszyscy wolni. Dla mnie wszyscy wolni. Od 89 roku wszyscy na bruk. Wszyscy. Ale ludzie, którzy są normalni, którzy chcą zmiany? Posłuchaj, tu jest bardzo mało takich ludzi i bardzo dużo osób gra. Teraz. Także wiesz, tu trzeba patrzeć na czyny, a nie na słowa. Rozumiesz? No tak, tylko no niestety... Jeżeli chodzi o na przykład o Konfederację, jest dużo osób tam, które, wiesz, można by było zaufać im i tak dalej. Wybrać tylko tych ludzi, którzy naprawdę mają coś w głowie, tak? Tylko tych ludzi. Reszta bo. Ale to lewacy chcą segregacji sanitarnej. Lewacy też. Ale ja nie mówię, że wiesz, że lewacy mają zostać czy coś. Mówię wszyscy bo, rozumiesz? Chodzi mi o to, żeby po prostu wybrać ludzi, którzy... Społecznie generalnie ludzie powinni wybrać takich ludzi. Oczywiście w wyborach oficjalnych, a nie jakichś tam pod stołem, bo dla mnie wybory są wszystkie oszukane.
kantowane na swoją stronę. I tak naprawdę, która partia by nie wygrała, to i tak wygrają. Także... Bo z tyłu są już tacy, którzy ich tam sterują. No to tak, tak. To nie ma różnicy żadnej, dlatego mówię. No, wszyscy wąt. Po prostu. Jak Cejrowski kiedyś powiedział. Wszystkich wąt. Aby dokończyć dzieła globalistów. Wszyscy wąt. To od nas zależy. No, czyli ten. No dobra, no to już nie przeszkadzam. Pofilmuję jeszcze, może ktoś... Trzymaj się. Wolni ludzie w całej Wielkiej Polsce. Przyjechaliśmy służyć ludziom, a nie politykom, kontynom farmaceutycznym czy innym korporacjom lub bankom. I stoję na rzetelni, panowie mądrowi. Kurde, nie? Cześć Bartek, wypowiesz się, Bartek? Tutaj, o segregacji sanitarnej. Co ty mówisz? Wszystko zostało powiedziane, jak już zresztą nieraz mówiłem. Popieram pasa w 100%. A co sądzisz o tym, że głównie to prawica właśnie demonstruje w Polsce? Że to prawica demonstruje głównie w Polsce przeciwko... No. Demonstruje? Tak, no prawica, nacjonaliści, narodowcy przeciwko segregacji sanitarnej. To głównie demonstruje, a lewica widzisz tak. Nie sprawdzałem tego, ale skoro tak jest, to być może najbardziej im zależy i najbardziej są... Czyli lewacy są opłacani przez Pfizera. No tak jeszcze, bo są głupi. Zaszczepili się. Wszyscy tutaj mówili, że się zaszczepili. Większość pewnie tak. Wierzy w pandemię większość. No. Albo są takimi sugusami jak Tanajno, żeby podzielić ludzi. No nie, myślę, że w tej całej masie... lewacy, bo mam na myśli tych szeregowych protestujących, to raczej nie są sługusami, bo chyba to nie jest możliwe, żeby było tyle sługusów. A najno jest jeden, a lewaków protestujących sporo. Sporo, po prostu głupota im zżera mózg. Dokładnie. Lewactwo to nie poglądy, to choroba psychiczna. To stan umysłu. A co sądzisz o tym, że połowy Polaków się nie zaszczepiło i większość jest przeciwko segregacji sanitarnej? Umiarkowanym optymizmem, ale uważam, że powinno być to mniej więcej 90% niezaszczepionych i nie popierających segregacji. Także mało, jeszcze mało. Jeszcze. Ale może z czasem, gdy będą zmuszali do trzecich dawek, czwartych, piątych, szóstych, tych niezaszczepionych, czyli zaszczepionych tylko dwoma dawkami, przybędzie. Przybędzie. A ty się obawiasz, że ciebie przymuszą? Przymusu podobno ma nie być, ale będzie... Różnie z nimi bywa. Tak zwany dobrowolny przymus. Jak przymus może być dobrowolny? Czyli nie musisz zaszczepić, ale jak nie zaszczepisz się, to nie wejdziesz do sklepu i tak dalej, tak? Tak zwany dobrowolny. Nie wejdziesz do kawiarni. No na przykład. To będzie tak zwany dobrowolny przymus. No i to się każdy boi. Ja też w sumie. No. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Oby. Dziękuję. No, trzymaj się. Dzień dobry. Cześć. No, teraz jest Przytulas. Przytulas dla dziennikarza. Jak tutaj o demonstracji sądzisz? Jak wychodzi dużo? Niezmiennie twierdzę, że nie chodzi o ilość, tylko o jakość, ale jeszcze w tym wszystkim istotne nie jest to, czy ona jest, czy on jest, tylko czy ja jestem. Jestem. W piesekach się cieszę. Tak. Piesek. Mam pytanie, parę pytań. Bo połowa Polaków się nie zaszczepiła, chyba większość jest przeciwko, znaczy większość to na pewno, tylko nie wiem ile, przeciwko segregacji sanitarnej. To się utrzyma to? Mam na ten temat takie przemyślenia. Wśród znajomych też tych, którzy zdecydowali się na przyjęcie tego preparatu nazywanego szczepionką. I mówią o tym, że są zdecydowanymi przeciwnikami segregacji sanitarnej. Natomiast mam taką wizję tego, że kiedy rzeczywiście byłaby usankcjonowana, nie wiem, przez polityków ta
ta decyzja o segregacji, to przewiduję, że moi koledzy, którzy przyjęli ten preparat, w momencie, kiedy ktoś powie, pokaż certyfikat, masz, wchodzisz, a ty, ja nie okażę, bo nie mam, nie wejdę, to oni wejdą, a ja zostanę na zewnątrz. I pytam, czy to widzą. Mówię, nie, tak nie będzie. Czyli jakby generalnie jest tak, że wiele osób lekceważy problem. No. A co sądzisz o tym, że głównie to prawica demonstruje? Bo oprócz Tanajny to chyba nie ma nikogo z tych środowisk lewackich, a oni się głównie zaszczepili, ci lewacy. Większość to jest zaszczepionych. Obraz jest ewidentny. No, zastanawia mnie to, że jest tak mało sygnałów dotyczących rozczarowania właśnie tymi postawami polityków lewicy, bo przecież oni podpisują się pod przepisami segregacyjnymi, wręcz domagając się wprowadzenia ich w życie, no depczą to, co mieli na ustach i na sztandarach właśnie przed tak zwaną pandemią, czyli depczą wolność, depczą prawa człowieka. Przecież na tej fali płynęli, tak, do swoich zaszczytów. I w tej chwili no, ewidentnie to depczą. No, cieszę się, że jest ktokolwiek, kto stoi po stronie przestrzeni wartości. I nie w każdej sprawie się zgadzam, nie w każdej kibicuję też działaczom prawicowym, ale w tej jestem po prostu z tymi, którzy strzegą przestrzeni wartości. No tak. Dobrze, że są tacy, także w świecie polityki. To jest jeszcze... Duży plus. Duży plus, tak. Właśnie dzisiaj też przeczytałem jakieś tam negatywne opinie na temat polityków, między innymi na temat Grzegorza Brauna, ale ktoś był uprzejmy i zwrócił uwagę, między innymi dzięki Grzegorzowi Braunowi w ogóle przeciętny obywatel może dowiedzieć się, co się dzieje w Sejmie. No tak, też się cieszę, że jest Grzegorz Braun, że jest ktoś inny, choć tak jak powiedziałem, nie we wszystkim się zgadzam, nie poszedłbym jak w ogień za politykami takiego czy innego ugrupowania, ale w tym przypadku cieszę się, że są i że dzięki nim mogę także wiedzieć, co się dzieje w Sejmie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Siemanko, jak protest? Czas pokaże. Witam Was serdecznie. Justyna przed chwilą mówiła, że mamy się rzesza zgromadzić w małych lokalnych grupach. To powinno być w tej chwili na udarniku podświaty na Nauczyciele za Wolność. Chociaż jesteśmy mocno rozproszeni, ale to może i dobrze. Organizujemy spotkania w regionach. Zaznaczyliśmy koordynatorów regionalnych. Odbyło się spotkanie na Śląsku, po Marcu i Wrocławiu. Odbyło się na spotkaniu w Pomorskim. Już